Witam Was na kanale krzysztof.pl. Znajdujemy się w miejscowości Elbląg, chociaż akurat to nie będzie tematem tego filmu. Jak wiadomo, mamy gorący okres przedwyborczy. Politycy obrzucają się błotem, wzajemnie się oskarżają. No, być może część z Was, tak jak i ja, ma już tego trochę dosyć. Więc proponuję Wam dzisiaj temat na rozluźnienie. Temat, który myślę, że gdzieś tam ocierał się o każdego z Was, bo każdy z Was ma marzenia. Zapraszam Was na sondę uliczną z tytułem: co zrobisz, gdy wygrasz wielką kasę w loterii? Co byście zrobili, gdybyście nagle wygrali wielkie pieniądze w loterii? Myślę, kupili że... Kupili dom. Albo mieszkanie. No. Na pewno wyjechali na wycieczkę. Tak. No i... resztę zaoszczędzili. Co byście zrobili, gdybyście wygrali nagle wiele pieniędzy na loterii? Co bym zrobił? Spakował się z tej Polski, żeby tych debili nie słuchać. Wszystkich polityków. Na pewno remont chałupy albo nowe mieszkanie. Albo tam bliskim. Trochę. Nie wiem, może zainwestował. Jakieś tam, nie wiem, nieruchomości i tak dalej. No. Co by pan zrobił, gdyby pan wygrał wielką kasę na loterii? Nie wiem, bo nawet nie gram. Nie mam pojęcia. Nie ma marzeń żadnych? Nie, no są, ale... może bym zwiedził świat. Gdzieś poza nasz kontynent, powiedzmy tak. Rafę koralową zobaczyć. Чтобы я имела, чтобы я сделала, если бы имела много денег. В лото, да, лотерия. Вы знаете, я очень люблю, когда чисто. Поэтому я бы их тратила на то, чтобы приводить города в порядок. Вообще всю землю, чтобы привести в порядок, чтобы она была чистой и красивой. Вот так, если бы у меня было много денег. Что бы пани сделала, если бы пани нагле выиграла дуже пеньонзе на лотерии? Nie mam pojęcia, nie zastanawiałam się nigdy, bo nie miałam nigdy szczęścia wygrać. Musiałam ciężko zapracować na każdy grosz, także nie wyobrażam sobie. Ale na pewno coś zasponsorowałabym dla kalekich dzieci. To na 100%, bo jednak dzieci dla mnie to są ważne. Nie wiem, w sumie. Coś bym kupił pewnie, jakiś dom. A tak to nie wiem. Byśmy poleciały za granicę na wycieczkę długą. A ja bym poszła na emeryturę. Natychmiast. Zainwestowałbym. Co by pani zrobiła, gdyby pani wygrała nagle wielkie pieniądze na loterii? Proszę pana, spłaciłabym zadłużenie w PKO. Co jeszcze? Kupiłabym sobie dom. No i... i wiem, chyba bym była sponsorem własnego programu Osobowość Regionu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O, taki miałabym plan. Super, dziękuję. Wyjechałbym z tego kraju. Co by pani zrobiła, gdyby pani nagle wygrała wielkie pieniądze na loterii? Nie wiem, proszę pana, mieszkanie bym sobie kupiła. Bo nie mam mieszkania, wynajmuję, także chciałabym mieszkanie. Jeszcze jakieś marzenia? Nie, na razie mieszkanie najważniejsze. Poleciłbym na Jamajkę. Co by pan zrobił, gdyby pan nagle wygrał wielką kasę w loterii? Rozdałbym biedny. Oszczędzałabym. Schowałabym na konto na lokatę i trzymała na czarną godzinę. Tylko ja nie gram, to nie jestem na to przygotowana. Nie ma marzeń? No są marzenia. Kuba. Wyjechać na Kubę. Podstawa. No i dzieciom mieszkania kupić, żeby były zabezpieczone, a tak to nie, więcej nie mam marzeń. Oj, proszę pana, raczej zaraz zainwestowałbym na pewno kasę, ale też i podzielił się z rodziną, no i z przyjaciółmi. Co by pan zrobił, gdyby pan nagle wygrał wielkie pieniądze na loterii? Rozdzieliłbym między dzieci. Bo jestem emerytem, to mi to wbisi. Ja mam pieniądze. Dzieci w gorszej sytuacji, w tym kraju. Nie. Zdrowie bym se poprawiła, przede wszystkim. Rodzinie rozdała. Na jakieś cele charytatywne pieniążki bym wpłaciła. A resztę to by się okazało z czasem.
To najpierw byłyby mieszkania, bo to priorytet w dzisiejszych czasach. I nie wiem, otworzy sobie jakiś sklepik, żeby zarabiał sam na siebie później. Rzuciłbym wszystko i wyjechał w Bieszczady. No, byśmy się przeprowadzili. Za granicę może. Tak. Co byście państwo zrobili, gdybyście wygrali nagle dużo pieniędzy w loterii? Ja wiem. Podróże. My podróżujemy, to chyba podróże. Żyłabym dalej tak jak do tej pory. Bezpiecznie czując się z nimi na koncie. Proszę pana. Wyjazd fajny jakiś. No. Podróż. Podróż do Australii, do brata. O, na przykład. No. Nikomu bym na nic nie powiedziała na ten temat. Naprawdę. Dla bezpieczeństwa bym siedziała cichutko. A dla siebie? Co dla siebie? Ciężko powiedzieć. Zainwestowałabym, ale jeszcze nie wiem w jaki sposób. Musiałabym się do tego jakoś przygotować. Także plan jeszcze nie gotowy. Tak? Nie, bo nie myślałam nigdy o takich dużych pieniądzach. Dziękuję ślicznie. Proszę. Co by pan zrobił, gdyby pan wygrał nagle wielkie pieniądze w loterii? Zainwestowałbym w Elbląg. Zainwestował. Na pewno. Popłynąłbym już dookoła świata z rodziną. Co by pani zrobiła, gdyby pani nagle wygrała wielkie pieniądze na loterii? Ojej, na pewno bym się bardzo ucieszyła i gdzieś wyjechała. A wielkie pieniądze? Część bym rozdał na jakieś cele charytatywne. Na pewno bym sobie mieszkanie kupił bez kredytu. A resztę bym chyba zamienił w złoto. Kupiłbym po prostu monety złote. Ojej, dzień dobry. Wiadomo, każdy ma jakieś plany i marzenia. Mieszkamy w mieszkaniu, więc myślę, że na pewno byłby dom. Na pewno pomyślałabym o pomocy schronisku elbląskiemu. Dużo innych rzeczy, no, na chore dzieci tak samo. Nie wiem. Nie wiem więcej. Musiałabym przemyśleć. Co by pani zrobiła, gdyby pani wygrała wielkie pieniądze w loterii? Usiadłabym i płakała na ulicy. A jakie są wasze plany i marzenia przy okazji wielkiej wygranej na loterii? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.